Zamierzasz kontynuować jazdę drogą z pierwszeństwem. Czy powinieneś użyć kierunkowskazu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji powstrzymasz się od wyprzedzania? Odpowiedź: tak. Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji uzasadnione jest zmniejszenie prędkości podczas omijania? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji poruszasz się drogą jednokierunkową? Odpowiedź nie. Czy widoczny w przedstawionej sytuacji znak ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich? Odpowiedź tak. Czy włączając się do ruchu masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się poza przejściem dla pieszych? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji migający sygnał świetny ostrzega o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić tramwaj z lewej strony? Odpowiedź: nie. Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym z przeciwka pojazdem? Odpowiedź nie. Jedziesz na wprost, a motocyklista zamierza skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa? Odpowiedź tak. Czy za tym znakiem informacyjnym, prawym pasem ruchu mogą poruszać się jedynie uprawnione pojazdy? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o poprzecznej nierówności jezdni spowodowanej ubytkami na wierzchni? Odpowiedź nie. Czy przed znakiem pierwszeństwo dla nadjeżdżających sprzeciwka należy się zatrzymać w każdej sytuacji? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji zatrzymanie przy prawej krawędzi jezdni jest dozwolone? Odpowiedź nie. Masz zamiar skręcić w prawo na widocznym skrzyżowaniu. Czy w związku z tym masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które zbliżają się z lewej strony? Odpowiedź nie. Czy w przedstawionej sytuacji wjeżdżasz na autostradę? Odpowiedź nie. Czy widoczne na tym skrzyżowaniu oznakowanie poziome w postaci linii przerywanej oznacza kontynuację zajmowanego pasa ruchu? Odpowiedź: tak. Czy zatrzymanie pojazdu na wiadukcie w celu wysadzenia pasażera jest zabronione? Odpowiedź: tak. Który z wymienionych czynników może spowodować szybsze zużywanie się opon na kołach przednich w samochodzie osobowym? Odpowiedź B. Nieprawidłowa zbieżność. Czy holowany pojazd ma wpływ na pole widzenia kierowcy? Odpowiedź C. Ma wpływ na ograniczenie pola widzenia. Kiedy masz obowiązek wyłączyć tylne światła przeciw głowę? Odpowiedź C. Gdy widoczność wzrośnie powyżej 50 m. Od czego w szczególności zależy bezpieczny odstęp, który powinieneś zachować w tej sytuacji? Odpowiedź A. Od prędkości, z jaką jedziesz. Który z wymienionych czynników ma decydujący wpływ na określanie odległości od pojazdu jadącego przed nami? Odpowiedź C. Prędkość pojazdu. Jaką funkcję spełnia układ przeciwblokujący ABS stosowany w pojazdach? Odpowiedź A. Ułatwia zmianę toru jazdy w czasie hamowania. W jakiej kolejności masz obowiązek wykonać poszczególne czynności, gdy przygotowujesz się do jazdy samochodem? Odpowiedź C. Ustawić fotel kierowcy, lusterka i zapiąć pasy bezpieczeństwa. Na czym powinna polegać prawidłowa technika jazdy w tej sytuacji drogowej? Odpowiedź A. Na dobraniu odpowiedniej prędkości jazdy, która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonych tylnych światłach przeciwgłowych? Odpowiedź A. Jedziesz z prędkością 90 km na godzinę, jaka pozycja początkowa zapewni ci optymalny tor jazdy po zakręcie. Odpowiedź C: Przy prawej krawędzi jezdni, która z wymienionych czynności należy do obowiązków kierowcy uczestniczącego w zdarzeniu drogowym, w którym nie ma osób zabitych lub rannych? Odpowiedź C. Usunięcie pojazdu z miejsca zdarzenia, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu. Który z wymienionych czynników ma bezpośredni wpływ na drogę hamowania? Odpowiedź A. Prędkość jazdy.